Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, że macie się dobrze. Nadszedł czas na kosmetyki, zarówno te do pielęgnacji, jak i kolorowe, które przetestowałam w miesiącu maju. Mamy już czerwiec, więc z tym tematem muszę się uporać i powiedzieć Wam, które kosmetyki skradły moje serce, które są takimi średniakami, a z których lepiej zrezygnować. Jeżeli taki film Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę od pielęgnacji. Przede mną dwie maski, które przetestowałam w maju. Są to maski marki Herla. Ja tę markę bardzo lubię. Mam ich maskę nawilżającą, która jest dla mnie rewelacyjna. Kiedy nakładam ją samodzielnie na twarz wieczorem, mogę nie nakładać żadnej pielęgnacji i tak buzia rano będzie bardzo dobrze nawilżona, taka delikatnie wygładzona, delikatnie zliftingowana. Teraz postanowiłam sięgnąć po ich dwie kolejne maski. Pierwsza to maska Black and Rose. Jest to maska, która w swoim składzie zawiera trzy gatunki róż. Różę czarną, różę dziką i różę damasteńską. Posługuję się komputerem, dlatego że no niestety tych wszystkich kosmetyków i ich składników nie jestem w stanie zapamiętać. W każdym razie róże, szczególnie czarna, są bardzo dobre, jeżeli chodzi o odmładzanie skóry. Nawet w bardzo drogich maskach ten właśnie składnik się znajduje i one właśnie mają działać odmładzająco, liftingująco itd., itd. Ta maska jest troszeczkę inna niż ta nawilżająca, o której Wam wcześniej mówiłam, dlatego że ona jest maską jednocześnie eksfoliującą. Czyli zadanie jest jej właśnie złuszczanie martwego naskórka, starych komórek, ale też działanie liftingujące, odżywcze, odmładzające i nawilżające. Muszę Wam powiedzieć, że na początku sceptycznie podchodziłam do takiej maski. Pomyślałam sobie, że albo eksfoliacja, albo nawilżenie, więc nie wydawało mi się to jakby prawdopodobne, żeby w jednym kosmetyku to wszystko razem zebrać jakby do kupy, ale okazuje się, że tak. Ja Wam już mówiłam, że marka Herla łączy w sobie naturę z osiągnięciami takimi z technologii laboratoryjnej i tutaj też są takie składniki, oprócz tych naturalnych właśnie laboratoryjne, które mają nam jakby zliftingować skórę, podnieść delikatnie jej owal. Maskę nakłada się od dekoltu po czubek głowy, czyli jakby idąc w górę. I delikatnie się ją masuje palcami, potem pozostawia się ją na około 10 minut. Ja ją zostawiam dłużej, tak gdzieś 20, nawet 25 minut i muszę Wam powiedzieć, że nic złego się tutaj nie dzieje. Natomiast po zmyciu tej maski moja buzia wygląda naprawdę ładnie. Jest taka jakby wygładzona, na pewno spinningowana, ale to nie tylko peeling. Ja tutaj widzę takie odżywienie, widzę właśnie takie rozjaśnienie, czy delikatny lifting, myślę, że też. I to jest maska specyficzna, tutaj po jednym, słuchajcie, użyciu nie zauważycie aż takiego może bardzo głębokiego efektu, natomiast po kilku już użyciach widać, że ta buzia wygląda lepiej. Także naprawdę według mnie bardzo, bardzo dobra maska. Dla tych z Was, które chcecie połączyć właśnie eksfoliację z takimi właściwościami odżywczymi, liftingującymi, nawilżającymi, to jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Druga maska to jest maska Gold and Supreme. Właśnie oni jakby mają takie serie, te z różą i ze złotem. I ta jest właśnie z 24-karatowym złotem. Jest to maska odmładzająca. Ona jest taka żelowa, to nie jest maska kremowa. I w tej właśnie masce zadobione jest to 24-karatowe złoto. A 24-karatowe złoto, w ogóle złoto jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o odmładzanie skóry, dlatego że ono wpływa na jakby produkcję tych fibroblastów, na produkcję kolagenu. Ja tu się nie znam za bardzo na tym, ale tak to działa. Jak również posiada właściwości nawilżające, właśnie regenerujące skórę, odmładzające, skłócające zmarszczki. Oprócz tego są tu jeszcze inne składniki, m.in. kwas hialuronowy, olejki, taki może być chemiczny składnik Synake. Jest to ten syntetyczny trójpeptyd, który bardzo dobrze też wpływa na kondycję skóry. Ja już nie będę się zagłębiała, bo to moje mówienie sprawia, że ten film trwa zbyt długo. W każdym razie maska jest specyficzna, bo po nałożeniu ona troszeczkę inaczej się zachowuje niż taka klasyczna maska kremowa. Tutaj się czuje takie lepienie. I to lepienie na początku trochę mnie przeraziło, bo ona się lepi, lepi, lepi. Natomiast tutaj producent rekomenduje nam starcie, nie zmycie, a starcie po prostu jakimś tam wacikiem z twarzy i nałożenie kremu. To może być krem właśnie z tej serii, ale też może być to inny krem. I muszę Wam powiedzieć, jakież było moje zdziwienie. Ona się bardzo dobrze starła ze skóry, nie pozostała żadna lepka warstwa, natomiast pod spodem rzeczywiście skóra była nawilżona, taka odżywiona. Jak robię tę maskę, to robię ją wieczorem, nakładam ją, ścieram. Ja
ja ją trzymam długo. Ja nawet 35-40 minut trzymam tę maskę. Ja nie patrzę na to, ile rekomenduje producent. No chyba, żeby mi skóra piekła, coś by się działo, no to wtedy bym ją szybciej jakby starła czy zmyła. Po starciu tej maski nakładam krem i buzia rano jest super, super nawilżona i taka rzeczywiście gładka, taka no, zliftingowana nawet bym powiedziała. Także obydwie maseczki bardzo polubiłam i w miesiącu maju one obie skradły moje serce. W maju zaczęłam też testować nową polską markę dla mnie. Jest to marka Essito i ja Wam pokazywałam już te kosmetyki i tutaj mam 3 kremy, 2 kremy takie do twarzy na dzień i na noc, krem pod oczy i serum. Serum to jest olejkowe, wszystkie kosmetyki są naturalne i muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się spodobały. Pytałyście mnie w komentarzach, znaczy prosiłyście, żeby dać znać, jak one się zachowują. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się sprawdzają. Natomiast jakby jedynym takim mankamentem to jest krem pod oczy. Na początku wydawało mi się, że jest taki mocno nawilżający, natomiast czasami się zdarza, że jak go nałożę na noc, to ta skóra rano nie do końca jest taka mocno nawilżona. Także tutaj bym powiedziała takie małe ale, czyli nie zawsze jest ten efekt, więc nie wiem, od czego to zależy. Nie mam pojęcia. W każdym razie on jest taki zwity, gęsty faktycznie, taki można powiedzieć masełkowaty, natomiast do końca nie mogę powiedzieć, że jest taki świetny, bo też bym Was tutaj w jakiś sposób może wprowadziła w błąd. Jeżeli chodzi o dzień, to bardzo dobrze mi się sprawdza. Faktycznie jak dotykam, to skóra cały czas jest nawilżona, natomiast kilka razy mi się zdarzyło, jak go położyłam na noc, że ta skóra nie była aż tak nawilżona, jakbym tego oczekiwała. Także tutaj też to chcę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o kremy te dzień i na dzień i na noc, bardzo dobre. Tym bardziej, że pod to jeszcze nakładałam serum, więc to serum jest olejkowe, ale to serum świetnie się wchłania. Jeżeli chodzi o składniki tych kosmetyków, no to naprawdę są rewelacyjne. To jest mnóstwo składników, m.in. woda lodowcowa. Ja już nie będę tych składników wymieniała. Zawsze zaglądajcie do opisu pod filmem, bo tam dla Was no, to wszystko jakby linkuję, tak żebyście mogły sobie same przeczytać. Bardzo dobre kosmetyki i to są kosmetyki dla każdego, tak bym powiedziała, więc tutaj nie ma, słuchajcie, rozgraniczenia wiekowego, zarówno osoby młode, jak i starsze mogą używać, bardzo dobrze nawilżają, fajnie mi się sprawdzają, natomiast po 50-60 roku życia, no jednak nie wiem, czy do końca te kosmetyki naturalne wystarczają i wydaje mi się, że coś jeszcze trzeba, czegoś jeszcze tutaj brakuje mi. Także dlatego ja lubię markę Herla, dlatego że oni łączą zarówno naturę z jakimiś tam nowoczesnymi osiągnięciami technologicznymi. Pięknie nawilżają, natomiast tak jak powiedziałam, są to kosmetyki dla wszystkich, więc zarówno panie młode, jak i te dojrzałe mogą po nie sięgać. Także bardzo dobre, ale tak jak powiedziałam, krem pod oczy nie zawsze do końca mi się sprawdził. Przede mną kolejna polska bardzo dobra marka, która robi dermokosmetyki i te kosmetyki uwielbiam. Powiem Wam szczerze, że tutaj działanie rzeczywiście widzę. No, mówiłam Wam o serach, więc nie będę wracała już do wszystkich, natomiast mam 3, które bardzo dobrze mi się sprawdziły właśnie i sprawdzają nadal. Sprawdziły mi się w poprzednim miesiącu. Jest to między innymi serum z inną formą witaminy C, z 10% glukozydem askorbylu, z kwasem ferulowym i z ginkgo biloba. Jest to serum olejkowe, ale nie tak tłuste, które by mi na przykład przeszkadzało, bo nie lubię takich bardzo mocno tłustych kosmetyków na dzień. Można go używać na dzień i na noc, ale ja akurat to serum zamiennie z tym drugim, z kwasem askorbinowym używam tak na przemian, czyli raz używam z kwasem askorbinowym, a na drugi dzień biorę właśnie, sięgam po ten kosmetyk i nakładam ten. I muszę Wam powiedzieć, że świetnie mi się sprawdza. Jest to kosmetyk dla skór naczynkowych, dla tych, które macie te właśnie problemy z zaczerwienieniami skórnymi na twarzy. Takie serum będzie dla Was dobre, dlatego że ono tak nie podrażnia buzi, a jednak wnika bardziej w głąb i obkurcza naczynka krwionośne, wzmacnia je i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobry kosmetyk. Ja mam naczynka krwionośne tutaj wokół nosa. Kiedyś miałam naczynko na nosie i razem z tym naczynkiem na nosie pani dermatolog zamykała mi te. To się zamknęło i od wielu lat nie mam z nim problemu, natomiast tutaj pod nosem niestety one mi ciągle się pojawiają. A to dlatego, że wiecie, wycieramy nos, katar i tak dalej, więc to jest takie miejsce newralgiczne. I tu mam takie minimalne, też mi się wydaje, zaczerwienienie, też takie właśnie naczynkowe. I powiem Wam szczerze, odkąd tego serum używam, a jeszcze nie zużyłam go w całości, to wydaje mi się, że te naczynka tu wokół nosa są troszeczkę mniejsze. Kupiłam też szampon. Jest to szampon taki, który ma za zadanie wzmocnić włosy, który jest właśnie do włosów wypadających, do włosów kruchych, łamliwych i tak dalej. Trochę tych włosów mi wypadało, więc ja oczywiście już jestem wtedy przerażona, boję się, żeby nie wypadło mi zbyt dużo.
bo nie mam ich zbyt, wiecie, gęstych, więc każda z Was, które macie tego typu włosy, pewnie reagujecie podobnie, że zaraz szybko biegniemy i kupujemy coś właśnie przeciw wypadaniu. Ja kupiłam ten szampon, jest to szampon bardzo wydajny, duże opakowanie z pompką, jest to dermokosmetyk, bardzo dobry skład, delikatnie pachnie, ładnie się pieni, a rzeczywiście ma w swoim składzie takie składniki, komponenty, które wpływają na dobrą kondycję włosów, działają przeciw wypadaniu, właśnie wzmacniają, także kosmetyk naprawdę dobry i muszę Wam powiedzieć, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby po kilku umyciach rzeczywiście zobaczyć różnicę. Musiałam umyć, myć, myć ileś tam, żeby zauważyć, że te włosy mnie wypadają. Natomiast tutaj po kilku myciach już widziałam, że one, że ich jest mniej gdzieś tam w brodziku, czy jak czeszę je w umywalce, szczególnie właśnie po myciu, nie widzę też na podłodze, bo widziałam, że gdzieś tam leżą te włosy, także naprawdę kosmetyk bardzo dobry. I no, rewelacyjne dla mnie są te antyperspiranty. Ja miałam 3, 24 godziny, 48 i 72. Zużyłam ten 48, właściwie to jest resztka, zacznę używać teraz ten 72 godziny, a ten 48 był dla mnie bardzo dobry. Natomiast ten 24 godziny dałam córce, także ona też jest zadowolona. Bardzo dobre antyperspiranty, nie przesuszają skóry, nie podrażniają, działają. Oczywiście, jeżeli ktoś się bardzo mocno poci, szczególnie teraz latem, no to wiadomo, że możliwe, że będzie musiał delikatnie sobie dołożyć. Natomiast ja jestem bardzo zadowolona, naprawdę, i kiedy mi się skończą, na pewno jeszcze po nie sięgnę. W jednym z vlogów pokazywałam Wam te rosyjskie kosmetyki i tego akurat toniku zaczęłam używać jeszcze w maju, bo te pozostałe to dopiero w czerwcu. Jest to tonik właśnie cytrusowy, tonik, który w swoim składzie ma też składniki złuszczające skórę, jak również nawilżające. Bardzo dobry tonik za grosze, ja za niego zapłaciłam około 9 zł. On delikatnie złuszcza, ale też, tak jak powiedziałam, wyczuwa się tutaj nawilżenie. Nie jest to tak, że złuszcza i skóra jest ściągnięta, jakaś tam spierzchnięta, tylko zachowuje się naprawdę przyzwoicie, więc bardzo fajny kosmetyk za grosze. Kolejne produkty to jest, moi drodzy, Duo Life. Ja wiem, że będą tutaj komentarze tego typu, bo ja już takie otrzymywałam, kiedy pokazałam Wam te produkty, że to jest reklama. To nie jest żadna reklama. Pierwsze produkty dostałam w zeszłym roku od córki. Ona nie jest związana absolutnie z Duo Life. Ona po prostu kupiła taniej, ma taką możliwość i mi sprezentowała. Natomiast teraz postanowiłam spróbować. A dlaczego? A dlatego, że rozbolał mnie kręgosłup. Ja mam od lat problem z kręgosłupem. Bardzo mnie czasami boli. Mam przepuklinę, więc wiecie, jak to jest, jeżeli macie, to jest rzeczywiście bardzo ciężkie schorzenie, musimy uważać. A tutaj, wiecie, przez ten ogródek, przez schylanie się, przez siedzenie przy komputerze. No i teraz właśnie, jeszcze jest druga sprawa, dlaczego nie ma filmów 2 razy w tygodniu? A no też dlatego, że ja po prostu zbyt długo siedziałam przy komputerze, bo ten film trzeba, słuchajcie, zmontować i to zmontowanie czasami zajmuje mi, no, 3/4 dnia, bo wiecie, to trochę obiad, coś tam gotuję, coś zrobię, znów siadam i tak siedziałam, coś tam w ogródku porobiłam i niestety kręgosłup mi siadł. Byłam na silnych lekach, takich przeciwbólowych, to było jeszcze przed wyjazdem do fryzjera. No i dlatego między innymi pojawiły się u mnie znowu te produkty, dlatego że jak piłam kolagen, ten właśnie, to ustąpił mi ból kolana. Więc powiem szczerze tak, no przykro mi, że ktoś może mnie tutaj ocenić w ten sposób, że ja to reklamuję. Ja po prostu też nic absolutnie nie mam z tego, że to pokazuję. To jest kolagen, który ja będę piła przynajmniej na razie, dlatego że muszę Wam powiedzieć, że leki brałam krótko, jak zaczęłam go pić, to ten ból jakby się zmniejszył. Nie wiem, ja po prostu, to jest takie moje odczucie. Piję też aloes, ten aloes też bardzo fajnie mi się sprawdza. Mam delikatny żołądek po chemii, więc też problemy z żołądkiem mam. Natomiast jak piję ten aloes, to tak jakby te problemy moje z żołądkiem się zmniejszyły. Ale to jest tylko takie moje odczucie. Natomiast bardzo fajnie też mi się sprawdza ten balsam. Jest to balsam, który ma w swoim składzie 3 rodzaje kwasu hialuronowego. Ja już nie będę zagłębiała. W każdym razie szybko się wchłania, bardzo ładnie pachnie. Rzeczywiście skóra po nim jest nawilżona. I to nawilżenie na pewno jest dłuższe, gdyż kwas hialuronowy wiąże wodę w naskórku, więc jeżeli lubicie tego typu kosmetyki, to Wam polecam. Zostawiłam jeszcze jeden batonik, bo te batoniki też z przyjemnością zjedliśmy. Bardzo dobre, takie właśnie batoniki musli, bez żadnych dodatków, więc ja nie wiem, mimo wszystko, mimo różnych komentarzy, postanowiłam te produkty wyróżnić bo i te batoniki, ponieważ bardzo dobrze mi się też sprawdziły i sprawdzają nadal.
Jeszcze jedna rzecz z takiej pielęgnacji to jest samoopalająca pianka z kolastyny. Ja podchodziłam do tej pianki, słuchajcie, tak kilka razy. Na początku mi się nie spodobała, ale teraz w miarę używania stwierdzam, że jest to bardzo dobry kosmetyk. Dlaczego? Dlatego, że tak. Trzeba też umiejętnie nakładać, bardzo dobrze rozcierać, bo ja po raz pierwszy jak użyłam, to tak nie do końca mi się chciało rozetrzeć, gdzieś tam te smugi rzeczywiście mi się pojawiły, ale tak naprawdę jak dobrze rozetrzecie, to smugi tu się nie pojawiają. Ona się ładnie na skórze zachowuje, koloryt jest taki nie za żółty, nie za pomarańczowy, taki rzeczywiście naturalnej opalenizny i też powiem szczerze, że wiele osób na różnych kanałach też o tym kosmetyku mówiło, ja kupiłam w Rossmanie, więc to nie jest też żadna reklama, absolutnie kupiłam sama. Jeżeli szukacie takiej pianki jak samoopalającej, nie lubicie się opalać albo nie chcecie się opalać, to jest naprawdę kosmetyk fajny, a nie drogi i to jest tylko i wyłącznie pianka do ciała, tak, ciało, więc to nie jest do twarzy. Ja smaruję nogi głównie dlatego, że nie opalam się za bardzo, więc jeżeli nie chcę świecić takimi, wiecie, bardzo białymi łydkami, to po prostu sięgam po tę piankę. I po jednym razie rozjaśniłam, bo nie wiem, czy nie jest zbyt ciemno. Przechodzimy do kolorówki. Tutaj lakiery do paznokci. Ja Wam pokazywałam rimmel, też kupione w Rossmanie. Jest to taki lakier żelowy i do tego top. Tych lakierów używam na stopach i muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi się sprawdzają. Mimo, że pod spód nakładam odżywkę, a wtedy wiecie, tak nie do końca można sprawdzić to jakość tego lakieru, bo odżywka jednak może jakoś tam wchodzić w jakąś tam interakcję i sprawiać, że ten kosmetyk będzie się trzymał krócej. Natomiast, tak jak powiedziałam, mimo odżywki bardzo dobrze się trzyma na paznokciach, ładnie wygląda, dobrze się maluje, więc też kosmetyk fajny. Jeżeli nie robicie hybryd, to przetestujcie, wypróbujcie. A teraz jest lato, więc po tego typu kosmetyki sięgamy częściej. Kosmetyki, które kupiłam w Rossmanie, robiłam dla Was makijaż, podlinkuję, więc będziecie sobie mogły jeszcze raz zajrzeć, albo przypomnieć, albo zajrzeć po raz pierwszy. Puder z Lovely, jest to bardzo tani kosmetyk, słuchajcie, puder naprawdę za grosze. W tej promocji zapłaciłam naprawdę jakieś niewielkie pieniądze, w każdym razie kosmetyk tak pięknie pachnie. Jest to puder raczej dla skór suchych, nadaje się pod oczy, bo ja pod oczy też go nakładałam celowo, żeby sprawdzić, więc pod oczy też się nadaje, jeżeli lubicie pudrować skórę pod oczami. Oczywiście wiadomo, nie codziennie, ale od czasu do czasu, natomiast na buzi wygląda ładnie, to jest taki loose powder, czyli on utrwala. Może nie jest to takie, wiecie, utrwalenie jak po droższych pudrach. Wydaje mi się, że na przykład puder z Laura Mercier, no niestety bardziej jakby utrzymuje w ryzach dłużej, ale kilka godzin wytrzymuje, jeżeli nie chcecie wydawać zbyt dużo, to powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę fajny kosmetyk, tak jak powiedziałam, dla suchych skór. Skóry mieszane, nie wiem, czy do końca będą zadowolone, tłuste na pewno nie, dlatego że on nie daje żadnego matu. Tam, gdzie podaję Wam kosmetyki do makijażu, na przykład wpisuję dwa pudry, bo ja na przykład na strefie te daję inny, a na przykład na boki twarzy daję na przykład ten. I dzisiaj mam go właśnie na bokach twarzy, on tak delikatnie rozświetla, więc jest to naprawdę puder fajny, ale tak jak powiedziałam, dla skór suchych i normalnych, ewentualnie mieszanych, jeżeli lubicie wyświecenie się takie delikatne w ciągu dnia. Kolejny kosmetyk to bronzer, jest to bronzer Vibo 3 Pralin, bardzo dobry bronzer, bardzo ładnie się rozciera, nie tworzy plam, jest taki w punkt, ani za mocno, ani za słabo napigmentowany, mam go dzisiaj na swoich policzkach i troszeczkę tu na czole i tutaj na linii żuchwy. Jest to kosmetyk bardzo tani, ale naprawdę jakościowo świetny, utrzymuje się fajnie, poza tym ten kolor, pamiętam jak nagrywałam dla Was film, to stwierdziłam, że jest troszeczkę taki za ciepły, nie, on jednak jest w punkt, doszłam do wniosku, że jest ani za ciepły, ani za chłodny i naprawdę będzie pasował wielu karnacjom, także też jest to kosmetyk, który skradł moje serce w miesiącu maju. W maju też przetestowałam ten róż Altera, który kupiłam w Rossmanie. Bardzo dobry róż, ale tak jak powiedziałam Wam wcześniej, jest to róż z delikatnym blaskiem, więc na pewno będzie dobry dla Pań ze skórą suchą, które lubią taki błysk, natomiast jeżeli macie tłuste skóry, to nie do końca możecie być z niego zadowolone. W każdym razie ja muszę powiedzieć, że go lubię, natomiast muszę uważać, żeby gdzieś tam mi nie wyszedł za bardzo tutaj, gdzie mam delikatnie rozszerzone pory, jakieś tam, wiecie, niedoskonałości, bo wtedy jest to wszystko bardziej widoczne, także na ten róż muszą uważać te z Was, które macie mocne zmarszczki gdzieś tam w kącikach tutaj oczu, jakieś zmarszczki mimiczne, bądź jeżeli macie rozszerzone pory, bądź jeżeli macie jakieś niedoskonałości, bo będzie to widoczne. Natomiast Panie ze skórą suchą na pewno będą z tego kosmetyku zadowolone, bo on pięknie wygląda, jest to kosmetyk naturalny, więc jak najbardziej warto sięgnąć, tym bardziej, że kosztuje grosze, nawet bez promocji, to nie jest jakiś tam drogi kosmetyk.
Trzy kredki, które kupiłam też w Osmanie. Najbardziej jestem zadowolona z kredki do brwi. W jednym z komentarzy, któraś mi napisała, że za cienkie, ale słuchajcie, ja takie brwi zawsze miałam. Dzisiaj troszeczkę grubiej je zrobiłam, może faktycznie gdzieś tam czasami wyjdą mi za cienkie, ale też nie mogę zrobić zbyt grubych, ponieważ jeżeli ja zawsze miałam brwi cieniutkie, no to nie mogę teraz zrobić sobie jakichś takich, wiecie, mocno spektakularnych, żeby to nie wyglądało karykaturalnie. Natomiast kredka świetna, ja mam tę najjaśniejszą i ta najjaśniejsza wcale nie jest taka jasna. Ona jest akurat dla blondynek, jest chłodna, trzyma się naprawdę długo, więc tę kredkę do brwi z Altery też gorąco Wam polecam. Świetny jest również ten liner żelowy z Maybelline, ten Tattoo Liner. Ja mam zielony, ale no tak wzięłam niestety, ale muszę Wam powiedzieć, że sięgam po niego i często go nakładam. On jest lepszy według mnie już od tego z Evelina, który mam. Także jeżeli szukacie fajnego linera, to Wam polecam. Natomiast jeżeli chodzi o kredkę na linię wodną, mam ją dzisiaj, to muszę Wam powiedzieć, że ona nie jest taka mocno napigmentowana. To też kredka kupiona z polecenia tu jednej z youtuberek. Tak średnio, ta kredka to tak średnio. Nie jest to ani taki mój ulubieniec, ani jakaś tam, wiecie, słaba. Jeżeli chodzi o w ogóle linię wodną, to u mnie kredki się tak długo nie utrzymują, ponieważ jak wyjdę na przykład na wiatr, to oczy mi delikatnie łzawią, muszę uważać. Natomiast nie jest to też zła kredka, więc to już zależy od tego, jak te kredki się w ogóle na Waszej linii wodnej zachowują. W każdym razie kilka godzin się utrzymuje, więc nie jest to jakiś zwykły kosmetyk, ale też nie powiem, że jest to jakiś cud nad cuda. Muszę wspomnieć też o paletce. Jest to paletka, którą kupiłam też, tak wiecie, ad hoc właśnie w Rossmanie, wtedy w tej promocji. Jest to Miss Sporty Designer All-in-One Eye Palette. I ja mam numer 100 Nude Designer. Paletka, która oczywiście jest pędzelek, tego pędzelka tam nie biorę pod uwagę, dlatego że ja w ogóle takich pędzelków nie używam gąbkowych, natomiast sama paleta jest bardzo, bardzo fajna. W miarę jej używania stwierdzam, że to naprawdę jest fajna paletka. Dzisiaj mam też zrobiony makijaż oka, taki delikatny. Ona tak, nie jest zbyt mocno napigmentowana, ale nie jest też za słabo. Jest dla osób, które lubią takie delikatne makijaże. Jest to taki dzienny, jakbym powiedziała, ale można też stworzyć makijaż wieczorowy. Fajne są maty, dobrze się rozcierają, natomiast bardzo mi się podobają te cienie perłowe, dlatego że one wyglądają szlachetnie na oku i to jest dla mnie zadziwiające. Mimo że tania paleta, to jednak na oczach naprawdę te perły wyglądają super, nie podkreślają struktury powieki, więc śmiało po nią mogą sięgnąć panie z dojrzałą powieką. Są delikatne, naprawdę paletka godna uwagi. Poza tym tu jeszcze macie trzy takie kosmetyki jak baza, podcienie i ta baza naprawdę jest fajna. Dzisiaj też mam ją na swoich oczach, bo nie jest ani za tłusta, bo ja też takich baz nie lubię tłustych. Jest taka w punkt, ani lejąca, ani za tłusta. Super. Dzisiaj nałożyłam też liner. I ten liner, powiem szczerze, no też w miarę się utrzymuje. Ten rozświetlacz też mam tutaj w kącikach, też fajnie wygląda, ale on z kolei, z nim trzeba uważać, bo przy nakładaniu gdzieś tam, no delikatnie, może tak, trzeba go wklepywać, bo jak zaczniecie go rozcierać, to tak, w jednym miejscu tam powiedzmy nałożyłyście, potem chcecie dołożyć, to już z tego miejsca gdzieś tam znika, robią się prześwity, więc z nim trzeba uważać, natomiast delikatnie wklepany gdzieś tam w kącik też wygląda fajnie. Ja mam go dzisiaj nawet tutaj nad swoją górną wargą i też fajnie mi się sprawdził, więc powiem Wam szczerze, jak za takie pieniądze naprawdę bardzo, bardzo fajna paletka. Natomiast tusz, który też kupiłam z polecenia youtuberki, to jest ten tusz marki Eveline Varieté. No niestety ten tusz średnio mi się sprawdza. On ma, tak wiecie, wyglądać spektakularnie, ma dawać taki efekt wydłużenia, ma dawać efekt takich pięknych, zalotnych rzęs. Owszem, on wydłuża trochę te rzęsy, natomiast ich absolutnie nie pogrubia, ale co on tutaj tworzy? Jeżeli chcecie pociągnąć drugi raz, przynajmniej u mnie tak to wygląda, to on tworzy takie zwane pajęcze nóżki. Bardzo mocno skleja te rzęsy, brzydko to wygląda, ja mam go dzisiaj specjalnie na oczach. Pokażę trochę bliżej, może to będzie widoczne. On tak, widzicie, skleja. Nie wiem, no nie, po prostu nie. Myślałam, że będzie lepszy, natomiast absolutnie, no za bardzo mi się po prostu nie sprawdza, więc tego kosmetyku polecić Wam nie mogę. Jeżeli chodzi o książki, to polecam książki Edyty Świętek. To jest seria Spacer Aleją Róż i 5 tomów tej książki. Książka, która zaczyna się już po wojnie, ale w latach 40.
I tutaj jest opisana właśnie budowa nowej huty, ludzie, którzy tam przybywają, jedni bo muszą, bo nie mają innego wyjścia, bo odebrano im ziemię na przykład, którą posiadali, natomiast inni, bo chcą się wzbogacić, więc taki przekrój społeczeństwa, powieść naprawdę świetna, można powiedzieć nawet taka saga rodzinna, rodzeństwo, ich perypetie, bardzo dobrze się czyta, więc gorąco Wam polecam. I to już wszystko, moi kochańcy, chciałam Wam pokazać w tym filmie, mam nadzieję, że się podobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli tak, subskrybujcie kanał, będziecie ze mną na bieżąco. Obserwujcie mój Instagram HanellaTV2018. A ja już się z Wami żegnam cieplutko. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Buziaki. Pa, pa.